19. Projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie przebudowy linii tramwajowej na odcinku ulica Mogilska, plac centralny z systemem sterowania w Krakowie. Grzegorz Finowski. Tak, Janusz poprosił. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku uchwała numer 2013. Przeczytaj tą uchwałę? Nie. Aha, myślałem, że tak, żeby przeczytać. No, tutaj w ogóle jest opinia, że pozytywnie brak przebudowy linii tramwajowej. A z racji tego, że ja tam jestem też radnym w tym okręgu i powiem tak szczerze, że ja akurat byłem w poniedziałek na zarządzie, jak trwała Komisja Planowania Przestrzennego Góry. Ja jestem negatywny, jeżeli chodzi o... Ale może ja może mówić inaczej. Przestańmy się zbliżać. Paragraf pierwszy, że ja, że na minus jestem. Spytaj każdego z radnych, jak nie ma własne uczucia. Ale ja powiedziałem, że tam akurat mieszkam, więc jako mieszkaniec wypowiedź. A kolega był na komisji głosował? No ja powiedziałem, że byłem na zarządzie. Tak? Nie było mi dane za głosować. Tak? Ale bym na pewno powiedział, na pewno nie był głosował. Był, że... Komisja była za czy przeciw? Opiniuje się pozytywnie projekt przebudowy linii tramwajowej na odcinku ulica Mogilska, plac centralny, systemy sterowania w Krakowie. Paragraf drugi. Rada Dzielnicy Brzeguski wnosi o uwzględnienie następujących uwag. Tworzenie nowych miejsc parkingowych w okolicy ulicy Mogilskiej jako rekompensaty za zlikwidowane miejsca parkingowe. Punkt drugi. Możliwość kursowania autobusów przez ulicę Gruwarską tylko w sytuacji awaryjnej. I punkt trzeci. Rekompensatę za wycięte drzewa w związku z inwestycją. I no, ja mam do tego taką opinię, ja po prostu boję od siebie i tyle może w ten sposób, bo jeżeli chodzi o koncepcję, ona jakieś tam przytyki nie budzi może, budzi bardziej proces przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie, a mianowicie katalog inwestycji miejskich zarządzeniem prezydenta został uchwalony. Jednym z punktów właśnie w tym katalogu jest przebudowa alei tego linii tramwajowej na odcinku wraz z systemem sterowania i na samym początku tego katalogu inwestycji miejskich jest napisane i jasno i wyraźnie, że powinny zostać przeprowadzone pełne konsultacje społeczne. Z kolei uchwała Rady Miasta mówi, co to są pełne konsultacje społeczne. No, niestety nie zostało w ogóle nic kompletnie z tej uchwały, no, wzięte sobie do serca i Rada Miasta w ogóle nie powołała rady tych konsultacji. Zikir, który jest operatorem i tak naprawdę realizatorem, projektodawcą, no i tam wyłania prawda, realizatora, też w ogóle tych konsultacji społecznych nie powołał. Jedyne spotkania, jakie się odbyły, to poprzez Radę Dzielnicy powołane spotkanie informacyjne przez naszą dzielnicę i przez dzielnicę trzecią powołane przez radnego miejskiego. I w zasadzie to są, jeżeli chodzi o taki duży zakres zadania, jak od ulicy, od Ronda Mogilskiego do Placu Centralnego, zorganizowały się dwa spotkania w tej sprawie i no, no, tyle w tym temacie, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, bym mógł przeczytać trzy strony na ten temat, ale nie chcecie. Dokładnie, jeżeli chodzi o ten, o ten projekt, przynajmniej moje takie uwagi byłyby do tego, żeby możliwość kursowania autobusów przez ulicę Krąbalską kompletnie wyłączyć, z tego tytułu, że w 2009 roku w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się spotkanie na temat przebudowy, na temat budowy przejścia dla pieszych. Przy tej okazji została nam zaprezentowana koncepcja, ale chyba tam jakieś rysunki były, no ale w zasadzie to tak naprawdę Pan nam opowiadał o warunkach środowiskowych tego całego planu, a nie o przebudowie układu drogowego. Teraz
ludzie wzburzyli się, jak usłyszeli, że jest możliwość kursowania autobusem, że chcą otworzyć skrzyżowanie ulicy Francesco Muro, Prywalskiej i Mobilskiej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że to będzie sytuacja awaryjna, tylko i wyłącznie. Ale byliśmy z Łukaszem Kretyńskim na spotkaniu prezydenta Trzmiela do spraw inwestycji. Pan dyrektor, projektant, ten opiekun tego projektu, pan Migdał, też był na tym spotkaniu. I tam powiedział, że to będzie sytuacja awaryjna. Ostatnio w Trójce ponoć, bo okazało się, że będą linie kursowe tamtędy jeździły tą ulicą Kurwalską, więc nie wiadomo tak naprawdę. Na ulicy, jeżeli chodzi o spotkanie na dzielnicy trzeciej, dokładnie tak samo mieszkańcy. Nie, w ogóle, że po prostu przebudują to skrzyżowanie w taki sposób, że dopuszczą tylko i wyłącznie wjazd w lewo na ulicę Grunwaldzką autobusu. No, dzisiaj już nawet tutaj padła informacja, że osiedle oficerskie jest wpisane tam do tego. Jak tam zacznie taki duży autobus jeździć typu 124 przekupowy, to po prostu te drgania, wiadomo, no, budynki się rozsypną. Nie, to absurdalne. Nie, to już. Wiesz, no. Także ja myślę, brak możliwości puszczenia autobusu przez ulicę Grunwaldzką, nawet sytuacja awaryjna, to jest lepszy na pewno. Lepiej zabrzmi to. Może albo, nie wiem, tylko na czas przebudowy, czy. Ale to nie ma. Ja w ogóle za parkingowe walczyliśmy o to tyle, a tych coraz bardziej. Ja myślałem, jak zobaczyłem tą koncepcję pierwszy raz w grudniu, to sobie pomyślałem, że przebudowana będzie wylany asfalt po to, że jeżeli tramwaj na odcinku do Wieczystej się zepsuje, to że po prostu autobus jakiś, bo teraz kursowe autobusy przez Mogilską w ogóle już nie jeżdżą. Jeżeli chodzi o PKS-y, to w ogóle nie jeżdżą. Jeżeli chodzi o MPK, 601 została zamieniona na tramwaj. Na ten tam jakiś 662 czy coś takiego. Jak PKS-y nie jeżdżą? No PKS-y kursowe nie jeżdżą. Jeżeli chodzi o PKS-y kursowe, które gdzieś tam przebierzają sobie drogę. Jeżeli chodzi o przejazd po prostu PKS-y. Które te nie jeżdżą? One mają obwodnicę jakąś taką wytyczoną, jeżeli chodzi o PKS-y. Jak jadą w kierunku Nowej Huty, to które nie jadą? Znaczy w kierunku Nowej Huty jadą, ale bez ludzi. Po prostu one nie są tak obciążone. Jak wyjeżdżają z Krakowa z pasażerami w kierunku Sandomierza. Na Sandomierz to się jeździ z tego, spod Kerfura. Grzesiu, nie? Ja akurat jeżdżę na tej trasie i wiem, że też są na Tarnobrzeg na Sandomierz kursy, które się zaczynają na dworcu głównym, na MDA. I one muszą jechać Mogilską, bo jechałam nie tak dawno tamtędy i jechałam Mogilską, więc no... Znaczy, ja, z tego co ja słyszałem, to one wjeżdżają w Aleję 29 listopada i o Polską się kierują. Może od niedawna, ja jechałam Mogilską. O Polską, znaczy nie o Polską, tylko o tą, Bora Komorowskiego, prawda, i tam jadą. Może teraz tak jest. Ja taką odpowiedź dostałem. Ale dlaczego tak jeżdżę? Przecież nie ma żadnego zakazu wjazdu przecież. No zakazu wjazdu nie ma, ale po prostu tak jest ustalony kurs. Tak samo jest ustalony kurs, jeżeli jedzie. Tak samo jak z Zakopanego jedzie autobus, to nie jedzie Bielicką, tylko jedzie tak na Rondo Mateczne, tak? A mógłby sobie Bielicką szybciej do Dworca. No ale dobrze, to nie nasze dywagacje i rozmowy. Kolejną sprawą to jest utworzenie tych nowych miejsc parkingowych. Aha, jeszcze tam ten nasz, właśnie na spotkaniu, jak byliśmy z Łukaszem, pan dyrektor zapowiedział, że jest możliwa kompensata tych miejsc postojowych, ale on podał nam informację, że bardzo chętnie, znaczy tak, wydaje mi się, że to zagadkowy wrzucił na ulicy Grunwaldzkiej za Wydziałem Geodezji. Jest taka propozycja. No tak, tak, po prostu, taka była propozycja. I na ulicy, jeszcze dodatkowo na ulicy Cystersów. Ja nie bardzo się zajęłem. No, tam na Cystersów jest w zasadzie dwupasmowa droga, dwukierunkowa droga. No i tak jakby sobie postawić tam samochody, to on się zwęzi. To dlaczego nie na Alei Pokoju? Nie bardzo. Zwłaszcza, że tam ta inwestycja... O, tylko nie na Alei Pokoju.
i tutaj właśnie tak naprawdę pasowałoby napisać utworzenie nowych miejsc parkingowych w okolicy Mogilskiej, rekompensata za utracone miejsca po stronie północnej zlikwidowane poprzez budowę ścieżki. No tak, tak tutaj. No ale to już jest wszystko uzasadnienie. Ja poprawek nie będę zgłaszał, bo ja jestem negatywnie następny. No ale to trzeba zmienić poprawkę, żeby była opiniuje się negatywnie na przykład. No ale nie możemy zmieniać Ja możemy zmienić poprawkę na negatywnie. Możemy, tylko po co? Mogę Każdy ma wolny mandat i głosuje tak jak uważa, jak chcecie, nie chcecie. Poprawki złożyć. Tylko, że jest musimy też się zdesądować, że chcemy pozytywnie czy negatywnie. Pytanie jest tego typu, czy to ten pierwszy punkt jest w ogóle realny, żeby tam gdziekolwiek stworzyć jakieś miejsca, no to jest po prostu bajka jakaś, to jest bajka po prostu. To jest nieprawda, to się nie da zrobić, nie da, chyba że na tym wydziale geodezji tam nadal, to tak, ale nie z tyłu. Ale kursowy autobus, jeżeli faktycznie przedłuży się, no to jeszcze by zlikwidował miejsca po sobie na ulicy Grunwaldzkiej. Nie, to musimy zlikwidować na co pismo, musimy co z tą Grunwaldzką. Jeszcze może właśnie. Ja dostałem takie pismo, wtedy będziemy głosować. Jeżeli nie mam takiego pisma, to na jednym spotkaniu mówili, że awaryjnie, na drugim ktoś powiedział, że jednak będzie jeździł i do tej pory nikt nie podjął żadnej decyzji. Musimy zlikwidować, żeby nam napisał pismo, co z tą Grunwaldzką, jak nam się pisze, że awaryjnie. No to nie, teraz tutaj a propos pisma. Zostało wysłane pismo po naszym spotkaniu 17 stycznia. Do Zikitu do tej pory nie mam odpowiedzi na szereg pytań. Ani pytania, ani prawie miesiąc czasu. Proszę Państwa, to ja tak do Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji taką uwagę mam, że już w poprzedniej kadencji mieliśmy taką dobrą tradycję, żeby raczej proponować uchwał, które są warunkowe. To znaczy, jeżeli mamy jakieś uwagi, no to znaczy, że my negatywnie opiniujemy daną propozycję. Natomiast takie opiniowanie pozytywne i tworzenie takich warunków, no to raczej Nie mamy żadnej kontroli później, zresztą to w zeszłej kadencji było bardzo podkreślane, że potem nie mamy kontroli, czy te warunki są wypełniane, będą wypełniane czy nie, żadnego wpływu na to, a uchwała poszła jako uchwała pozytywna. Na nie. I jeszcze jest tego podobne. Uwaga, co z tymi drzewami? Które te drzewa mają być wycięte? Właśnie ja też nie wiem. Wszystkie co na drodze. Na drodze tam nie ma żadnej. Obok budynków piwy są na drodze. Na drodze są. I wszystkie przeszkadzają. Nie te, co tutaj są. Tylko przy Białuszy. Jak te firmy. To te zostają chyba, nie? Kto wie, to sam pan. Kefirek, jak jest ten legat, nie wiem, co tam jest. Przed kefirka do Grunwaldzkiej. Ale to zostaje, to nie jest zrobione. Tak? Nie podoba? No, oczywiście. Przepraszam, jeżeli ktoś by miał mogę, ja. Przepraszam, ja rozpocząłem pisanie, nie wiem, czy Państwo będą poprawka do projektu i tak dalej. I pierwszy punkt, w paragrafie pierwszym zamienić pozytywnie na negatywnie. Dwa, wykreślić paragraf drugi. I zmiana uzasadnienia. W uzasadnieniu wpisać, Rada Dzielnicy II opiniuje negatywnie brzmiony projekt ze względu na. I tutaj powinniśmy wpisać nasze wątpliwości.
Ja myślę, że to wszystko jest, że ten, który jest, tak, tak. Te punkty, które są. Które są, tylko że je zmienić. Te wszystkie punkty, które są? Tak, że ze względu na likwidację miejsc parkingowych, tak. No. I tutaj dobrze będzie. Może brak, czyli co, pisać, że brak przeprowadzonej pełnej konsultacji, tak? Tak, tak. To jako punkt pierwszy. W zasadzie obowiązkowy. Trzy. Pro. Dwa. Co to zmienia właściwie? Co to zmienia? No? A co to znaczy? No, uzasadnienie do negatywnej. Nie ma też. Tak, to podejmujemy czy 20 czy 30, jak miasto jest, ma swoje stanowisko, żadne konsultacje nie pomogą. Piszemy, że one są poparte konsultacjami, a konsultacje na przykład polegają na tym, że przychodzi czworo mieszkańców. To znaczy, które są pełne, a które nie pełne. Może konsultacje zostawić mieszkańców na pozwalają podejmować uchwały. To są już konsultacje społeczne, bo to już konsultacje społeczne były 2 lata temu. Ale nie, pełne konsultacje. Jest wymóg. Pełne konsultacje społeczne powinny być zorganizowane w mniejszych grupach, to znaczy przede wszystkim powinna być brana pod uwagę spółdzielnia, która mieszka w okolicy, wspólnota mieszkaniowa, która gospodaruje jakimś tam terenem przy tej. To znaczy, ma to dużo wspólnego, bo chociażby na spotkaniu w dzielnicy trzeciej spółdzielnia, ta wspólnota mieszkaniowa Mogliska 121 kompletnie nie dostała żadnej informacji. Przyszła na spotkanie i okazało się, że ekranów akustycznych nie będą budować przy ich budynku, a już kawałek dalej będą te ekrany akustyczne rosły w kierunku ulicy Meissnera. Wiem, że to nie jest nasza dzielnica, ale to nie wiem, przykładowo myślę, że wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Mogliskiej tam 44 i 48 też by chciała wiedzieć, czy będzie tam autobus przejeżdżał w okolicy, czy nie będzie tego autobusu, czy będzie ścieżka rowerowa, czy nie będzie ścieżki rowerowej. Ale nie muszę tego wpisywać w uzasadnienie. Tylko, że ale brak przeprowadzonych pełnych konsultacji społecznej może wpisać, bo uważam, że nie były przeprowadzone kompletne, żeby wszyscy wiedzieli. Zwłaszcza, że zgodnie z prawem prezydent zarządził te konsultacje społeczne i ktoś musiał je przeprowadzić. Albo powinien powinna zawnioskować Rada Miasta, albo powinien z ich po prostu. Pytanie, czy Państwo wiedzą coś na temat konsultacji przeprowadzonych w sprawie Mogilskiej? Kto wie, jak one były przeprowadzane? Jeżeli radni nie wiedzą, którzy tak naprawdę powinni być najmniejsza w sprawie. Wiemy, że były, ale jak? Bo każdy dzień. Były w szkole jakieś przeprowadzone. Cisza. Nie były konsultacje społeczne, tylko konsultacje informacyjne. No, tak nastąpiło ZIKI na spotkaniu prezydenta w szkole podstawowej nr 38. Oczywiście, jeśli mamy jakieś zdarzenia, mieliśmy, to oni obiecali się, że być może się im przyjrzą i być może je prowadzą. Ale nie łudźmy się, czy opinia na pozytywną czy negatywną, ta przebudowa i tak się rozpocznie we wrześniu czy w październiku. My możemy to ewentualnie rzeczywiście mieć jakąś pokładkę może bardziej przed mieszkańcami, że my chcieliśmy to tamto, bo tak na dobrą sprawę ta przebudowa i tak się odbędzie, czy my tego chcemy, czy tego nie chcemy. To niewątpliwie, że się odbędzie i ja dam sobie głowę uciąć, że większość ludzi będzie z niej zadowolonych, bo wiemy, jaki jest stan Mogilski. Natomiast teraz chodzi nam o to, żeby nie stopować modernizacji Mogilskiej, tylko doprowadzić do przynajmniej uwzględnienia paru punktów, na których nam szczególnie zależy, prawda? No tak jak pan pewno, nie wiem, czy pan był na tych konsultacjach w Domu Kultury przy Grunwaldzkiej, wtedy kiedy były one przeprowadzone głównie w kontekście zorganizowania przejścia dla pieszych, ale tam ludzie, usłyszawszy o tym projekcie wówczas jakimś takim odległym, że będzie możliwość lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką, to po prostu byli naprawdę bardzo wzburzeni i niezadowoleni. Jeśli mamy tutaj ten punkt i możemy się do niego odnieść, to róbmy to. Ale oczywiście, że się musimy odnieść, prawda? I my z panem Grzegorzem już byliśmy na spotkaniu z ZIKI, na dwóch spotkaniach poselskich, mieliśmy pana prezydenta i oni dobrze wiedzą o tym, że jeśli zrobią Grunwaldzką, to protesty. Nie ma pozwolenia na to, żeby przez Grunwaldzkę jeździły tam autobusy. Jak najbardziej.
Dobra, to jak, następne punkty, bo ja zacząłem, ale nie wiem. Czyli teraz będziemy wpisywać tylko dlaczego, a to co oni z nie wniosek nie wnioskujemy? Czyli pan, panie sobie chce konsultację społeczną, ja nie jestem przeciwko. Ja uważam, że nie było tylko napisać, o co nam chodzi. Tylko informacyjne. Tak jak ja zadam pytanie. No, czyli na przykład wspólnoty mieszkaniowe. Ja użyłem pełnych, bo uważam, że jeżeli pominięto kogokolwiek z podmiotów, które miały prawo brać w tych konsultacjach udział, to już nie były pełne. Dobrze, ja się nie upieram. Ja się nie upieram, ale uważam, że powinni to uwzględnić. Ale mogę wykreślić spokojnie. Można uwzględnić. No tak jak wiemy, jak wyglądają konsultacje, prawda? Gdzie nie to można rozpracować połowę dziewczynka i tak dalej. Czyli brak utworzenia miejsc wartości stratę, czy utratę. Zmniejszenie. Likwidację, co już powiedziałabym. No, likwidację, może likwidację miejsc. Negatywnie, czyli na praktykę.
Ale na nie ma prawa, żeby były emocje. Chodzi nam o to. Chodzi o to, żeby był. Mamy dwa partie na i tak sobie. Tylko, że oni chcą, żebyśmy za młody w lewo z tego starego pasa. Czyli prawie pasy mianowce. Będzie pasa w lewo i w prawo. To się blokowało. A jak zresztą osoby bardzo na prawo i osobny w lewo, to będą auta i zawsze się nie. Jak ja mam to zapisać? Ale nie, lewo skrętu nie, tylko brak osobnego pasa do skrętu w lewo. Brak lewo skrętu i to jest osobnego pasa. Brak osobnego pasa do skrętu w lewo z lewo. Brak osobnego pasa do skrętu, tak? W lewo? Skrętu. W lewo. W lewo. W lewo. Ulicy, lewo, ulicę Mogilską, albo dopiszę. Dopiszę? Przecinek? Nie, teraz do ulicy Cysters. Dobrze, to oni tam jeden, później zawrotki. To będzie tam stosować problemy. Tylko oni chcą zrobić, żeby to było z jednego pasa. Żeby osobny pan sobie podał. Poprawka do projektu uchwały w sprawie przebudowy linii tramwajowej na odcinku Mogilska Plac Centralny systemem sterowania w Krakowie. 1. W paragrafie pierwszym zamienić pozytywnie na negatywnie. 2. Wykreślić paragraf drugi i uzasadnienie. Rada Dzielnicy II opiniuje negatywnie wyżej wymienionej projekt ze względu na likwidację miejsc parkingowych w okolicy ulicy Mogilskiej w związku z budową ścieżki rowerowej. Dopuszczenie kursowania autobusów przez ulicę Grunwaldzką z uwagi na zabytkowy charakter osiedla obywatelskiego. Aha, ludzie napisali jakby... No, nie pan to wykryć. Nie? Bo jednak nie. Bo to by trzeba by całkiem zmienić zdania już. Czyli... W ogóle. No jeszcze zobacz, zostawić i wtedy jakby... No wiesz, to wtedy będzie. Dlaczego? Tłumaczymy dlaczego. Bo my jesteśmy na nie. Z uwagi na zabytkowy charakter się do obywatelskiego. Następny, wycinkiem drzew. Następny, brak trwałego zabezpieczenia skrzyżowania ulicy Francesco Nullo, Boga Grunwaldzka. I następny, brak osobnego pasa do skrętu w lewo z ulicy Mogilskiej, z Cystersów w ulicę Mogilską. Tak wygląda. Osobnego pasa do skrętu w lewo. Żeby nie było z obu, z prawego i z lewego, bo będzie blokować po prostu ruch. A żadnych wniosków nie dajemy, co byśmy chcieli? My opiniujemy, że to wiadomo, co chcemy. Nie, no, wnioski są takie, że nie robimy ścieżki rowerowej. Wnioski są takie, że nie uwzględnili tego. Bo jeszcze z tych opinii, co teraz ostatnio słyszałam, to od Marcina Chyły, żebyśmy jako Rada Dzielnicy pomogli w zakazie wjazdu samochodów ciężarowych. Przynajmniej z Nowej Huty do Ronda Mogilskiego, żeby znakami, żeby wprowadzić coś takiego, żeby samochód się... No nie, ale teraz w tym projekcie, jeżeli my negatywnie oczekujemy, to tam nie ma miejsca na coś takiego. Na wprowadzanie naszej propozycji. No tak, a jak? Ja myślę, że my tutaj zostawimy. My negatywnie opiniujemy ze względu na to, ale nie mamy... Jeżeli byśmy podejmowali uchwałę, to uchwałę kierunkową dla nich, to powinni prowadzić, ale to jest zupełnie inna uchwała. Ale nie da się tak zrobić, można ograniczyć, bo tam jest stacja pani, i coś tam. A najwyżej właśnie tak ktoś nie może o swoje wnioski, to na przykład wyślemy pismo. No, osobno, z wnioskami. Jeżeli państwo właśnie będą mieć jakieś wnioski, to jeszcze można nam zgłosić, a my wyślemy pismo z wnioskami. Pismo w poszło. No, ale mimo wszystko.
Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, poprawka jedna wstrzymała. Jedna. Dobrze, poprawka została przyjęta, teraz głosujemy nad całym projektem, już z opinią negatywną i nowym uzasadnieniem bez paragrafu drugiego. Kto z Państwa jest za przyjęciem całego projektu? 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dobrze. Teraz projekt.